Wyobraź sobie, że jesteś na swojej ulubionej polanie, na łące, a w oddali widzisz piękny las. Na skraju lasu stoi drewniany domek, do którego zmierzasz. Temperatura powietrza jest taka, jaką lubisz. Trawy i kwiaty falują, smagane ciepłym wiatrem. Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz? Czy rozpoznajesz jakieś znajome kształty, obiekty, miejsca? Weź łagodny, ale głęboki wdech, aby poczuć ten niezwykły, znajomy zapach, aby rozluźnić się jeszcze bardziej. Teraz zacznij iść w kierunku drewnianego domku, tego, który widzisz na skraju lasu. Idąc przed siebie, możesz usłyszeć łagodny śpiew ptaków. Czy to nie jest przyjemne? Czy to nie są relaksujące dźwięki? Idziesz wolno i spokojnie, delektując się pięknem przyrody. Słyszysz śpiew ptaków i czujesz na twarzy ciepły, lekki powiew wiatru. Czujesz promienie słońca. Idziesz ku drewnianej chacie, która coraz bardziej ci się wydaje znajoma. Podchodzisz bliżej, a przed domkiem, zawieszony między dwoma drzewami, jest hamak. Kładziesz się wygodnie. Obserwujesz piękne, błękitne niebo z przepływającymi białymi obłokami. Unieś otwarte dłonie i skieruj je do siebie, tak jakbyś pomiędzy nimi trzymał jakąś materialną rzecz. Łokcie niech przylegają do podłoża, żeby ręce się nie męczyły. Trzymając dłonie skierowane do siebie, zacznij spokojnie oddychać. Spraw, aby mięśnie twoich rąk oraz całego ciała nie były napięte. Patrzysz na błękit nieba, widzisz obłoki przepływające i cały czas oddychasz bardzo powoli. Powoli zaczynasz czuć między dłońmi gęstniejącą energię. Coraz bardziej i coraz bardziej. I spoglądasz w niebo. Wyobraź sobie, że tworzysz z tych obłoków na niebie numer 10. Wpatrujesz się w niego i czujesz, jak całe twoje ciało się relaksuje i odpręża. Powoli bierzesz wdech i tak samo powoli go wydychasz. Sam znajdziesz najlepszą technikę, żeby twoje ciało się nie męczyło oddychając. Sam znajdziesz swój najlepszy rytm. Synchronizuj go z własnym sercem, aby oddychanie było coraz wolniejsze. Widzisz, jak numer 10, ułożony z chmury, się rozmywa i przepływa dalej, a ty coraz bardziej się relaksujesz i czujesz, jak twoje powieki stają się ciężkie. I tworzysz na niebie cyfrę 9, przez cały czas odczuwając niesamowity spokój i błogość miejsca, w którym jesteś. Z każdą rozpływającą się cyfrą na niebie będziesz się coraz bardziej relaksować i odczuwać coraz mocniej gęstniejącą energię pomiędzy twoimi dłońmi. Tworzysz cyfrę 8 i czujesz, jak twoje nogi stają się ociężałe. Bierzesz bardzo powoli wdech i tak samo powoli go wydychasz. Staraj się złapać swój własny, przyjemny rytm oddechu. Zamazujesz cyfrę 8 i tworzysz na niebie cyfrę 7. I czujesz, jak twoja głowa staje się ciężka i czujesz, że ten odpoczynek i odprężenie są ci potrzebne. Cyfra 7 się rozmywa
i tworzysz cyfrę 6. Przypływa do ciebie piękny zapach. Twój brzuch staje się coraz cięższy. Cyfra 6 znika i tworzysz cyfrę 5 na błękicie nieba. Widzisz ją i mocno czujesz, że twoje ciało jest zrelaksowane i odprężone. Oddychasz spokojnie. Rozmywa się cyfra 5 i widzisz cyfrę 4. Coraz głębiej zapadasz w sen, który pozwoli ci połączyć się z twoim wewnętrznym ja. Oddychasz spokojnie, a powieki są już bardzo ciężkie, tak jak całe twoje ciało. Słyszysz w oddali dźwięki, które odprężają twoje ciało, powodują ukojenie, przynoszą odpoczynek. Tworzysz na niebie cyfrę 3 i czujesz przepływającą energię pomiędzy twoimi dłońmi, jakbyś trzymał materialną rzecz. Poczuj tę energię. Nieczęsto masz taką możliwość. Teraz opuszczasz ręce, aby spoczęły wzdłuż twojego ciała. Zanika cyfra 3, a ty coraz głębiej i głębiej cofasz się i zapadasz w sen. Oddychasz spokojnie, bo jesteś w miejscu bezpiecznym, które daje ci wytchnienie, które pomoże ci odkryć siebie na nowo. Widzisz błękitne niebo i tworzysz na nim cyfrę 2. Widzisz, jak obłoki przepływają i twoje ciało jest jeszcze bardziej zrelaksowane, a ty zbliżasz się do odkrycia w sobie ogromnej mocy twojej energii, zespolonej z odwieczną wiedzą, która powoli do ciebie dociera. Twoje powieki są już teraz bardzo ciężkie, a twoje ciało jest jakby poza tobą. Jesteś z nim połączony, lecz teraz doświadczasz wibracji swojego ducha, który nie ma żadnych ograniczeń ani barier. Rozmywa się cyfra 2 i tworzysz cyfrę 1 na niebie, które widzisz. 1 to początek, ale i koniec. To brama pomiędzy światami i energiami. Oddychasz miarowo, masz pełną kontrolę nad ciałem i nad duchem. W tym momencie możesz przenieść się gdziekolwiek zechcesz, kierując się sercem, intuicją, odczuciem. Namacalnie czujesz tę energię i teraz uświadamiasz sobie wiele nowych rzeczy, które niełatwo ci było zrozumieć wcześniej. Twoje oczy są mocno zamknięte i takie pozostaną. Nie możesz otworzyć oczu i tego nie chcesz. Poddajesz się przyjemnemu uczuciu zmęczenia i ociężałości. Jesteś w coraz głębszym zrelaksowaniu. Coraz bardziej i bardziej oswajasz się ze swoją prawdziwą istotą, tym, czym naprawdę jesteś. Twoje możliwości nie mają teraz ograniczeń. Wciąż czujesz piękny zapach przyrody. Świeci słońce, a ty dostrajasz się do wyższych wibracji i zaczynasz przypominać prawdziwego ciebie. Uświadom sobie teraz kilka ważnych, odwiecznych prawideł, które pomogą ci zobaczyć i zrozumieć świat oraz samego siebie. Przyszedłeś na ten świat z własnego wyboru, aby doświadczać i zrozumieć. To pierwsza z ważniejszych zasad, które postaraj się zaakceptować. Tylko wtedy nie będziesz wytwarzać parcia i nie będziesz w konflikcie z samym sobą.
akceptując to i rozumiejąc otaczający cię świat i ludzi, zobaczysz, że oni również zauważą to i zmienią stosunek do ciebie. Jesteś wyjątkową istotą i przez to bardzo długo uczono cię, abyś szukał, a raczej akceptował prawdę na zewnątrz, ale tam jej nie znajdziesz, ponieważ to prawda kogoś innego. Koncentrujesz się teraz na sobie i na swoich emocjach, na swoich pragnieniach, ograniczeniach, możliwościach i wiedz, że najtrudniej jest poznać samego siebie. Aby zrozumieć innych ludzi, nie da się tego zrobić, nie poznając najpierw siebie samego. Aby poznać prawdę, nie wolno niczego akceptować ani poddawać się wpływom ksiąg, nauczycieli, kogokolwiek innego poza tobą. Jeżeli poddasz się cudzym wpływom, odnajdziesz tylko to, co oni pokazują. A trzeba wiedzieć, że umysł potrafi wykreować dowolny obraz, jaki tylko sobie zażyczy. Jesteś szczęśliwy, słyszysz od kogoś z zewnątrz, bo masz to i tamto, ale to ty musisz stwierdzić to sam. Nikt inny za ciebie nie zmieni tego stanu, abyś był szczęśliwy. Jeżeli pragniesz, by ktoś poprowadził cię za rękę, zawiedziesz się i nie zaznasz satysfakcji. Możesz zostać lekko nakierowany, ale resztę musisz zrobić sam. Tylko wtedy odkryjesz swoją prawdę, bo nie ma innej prawdy. Odrzuć nauczyciela czy guru. Jeśli tego nie zrobisz, nauczysz się cudzej prawdy. Zacznij utwierdzać się w przekonaniu, że poznanie siebie to zwierciadło dla świata zewnętrznego. Uświadom sobie teraz kilka ważnych, odwiecznych prawideł, które pomogą ci zobaczyć i zrozumieć świat oraz siebie samego. Oto kilka z nich. Zasada pierwsza. Świat jest tym, czym myślisz, że jest. Nasze myśli, emocje, przekonania mają wpływ na nasz świat. Świat fizyczny postrzegamy subiektywnie, a nie obiektywnie. Zmieniając się, zmieniamy nasz świat zewnętrzny. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze światy, i wewnętrzny, i zewnętrzny. Nasz umysł to potężne i praktyczne narzędzie do wpływania na nasze zachowania. Zachowanie z kolei wpływa na nasze doświadczenie oraz reakcje otoczenia na nas. Ta zasada mówi też o tym, że każdy przeżywa świat zewnętrzny w indywidualny sposób. Stąd na to samo wydarzenie dwoje ludzi może reagować zupełnie odmiennie. Oznacza to również, że twoje subiektywne doświadczenia będą jawną oznaką, czy twoje myśli i przekonania ci służą. Jak zastosować tę zasadę na co dzień? Miej świadomość, że świat jest tym, czym myślisz, że jest, i buduj pozytywne przekonania na temat siebie, innych ludzi i zewnętrznego świata. Oddychasz spokojnie i czujesz, jak całe twoje ciało jest w pełni zrelaksowane, by coraz więcej czerpać z możliwości rozumienia. Zapamiętaj, wiedza to również energia. Zasada druga. Nie ma ograniczeń. Wszelkie ograniczenia są umowne, stworzone przez nas samych. Oczywiście, najpierw trzeba w sobie wyrobić przekonanie o braku ograniczeń, a potem mogą zadziać się tak zwane cuda. Wszystko jest też ze sobą powiązane. Nie istnieją granice. Jesteśmy powiązani wzajemnie i ze sobą, i z wszechświatem. Również dotyczy to wpływu umysłu na nasze ciało oraz otoczenie.
Ta zasada odnosi się do bezgranicznej wolności w połączeniu z odpowiedzialnością za siebie i świat wokół. Jak to odnieść do codzienności? Poprzez zmianę myśli i przekonań możesz ściągnąć z siebie ograniczenia. Daj sobie prawo do tego, czego pragniesz, do zdrowia, obfitości, miłości, sukcesu. Niezależnie od tego, co mówią na ten temat inni, oni żyją w swoich światach. Ty możesz świadomie kreować własne. Oddychasz spokojnie i czujesz, jak przyjemnie ciepło jest wokoło. Zasada trzecia. Energia podąża za uwagą. Ta prawda była znana od tysięcy lat Hawajczykom, a dziś została potwierdzona za pomocą fizyki kwantowej. Dlatego tak istotna jest świadomość, na co marnotrawimy energię. Również jeśli w danym momencie chcemy się skupić na zbyt wielu sprawach naraz, rozproszona energia będzie działać słabiej. Jak to stosować na co dzień? Skup się na tym, czego pragniesz. Skup się na wszelkich pozytywach związanych ze zmianą, jakiej pragniesz. Skup się na zauważaniu już tej zmiany w życiu innych osób i błogosław ją, zamiast zaniżać energię na przykład zazdrością. Zasada czwarta. Chwila mocy jest teraz. Bojąc się przyszłości czy zamartwiając się przeszłością, osłabiasz tylko swoją moc. Jedyne, co masz z przeszłości, to wspomnienia i to na nie reagujesz, nie na przeszłość samą w sobie. A przecież to, jak reagujesz dziś na przeszłość, to tylko twój wybór. Zmieniając swoje myślenie o minionych wydarzeniach, zmieniasz ich wpływ na twoje życie. Możesz patrzeć na wszystko z perspektywy wzrastającego ucznia albo robić z siebie ofiarę. To twój wybór. A przyszłość? Przecież jeszcze się nie wydarzyła. W takim razie tkwi w niej nieograniczony potencjał, który tworzysz w tu i teraz. Zamiast sądzić, że nie masz żadnego wpływu na przyszłość, i oddawać ją w ręce mglistego pojęcia losu, przyjmij inną postawę. Patrz w przyszłość jak w niezapisaną księgę. Uwierz, że to ty zapisujesz jej rozdziały. Tylko będąc obecnym w teraźniejszości masz moc sprawczą. Jak praktykować tę zasadę na co dzień? Zacznij żyć w chwili obecnej, zamiast uciekać w świat myśli zaplątanych w przeszłość lub w przyszłość. Najłatwiejszy sposób na przywrócenie siebie do tu i teraz to skupienie się na swoim oddechu oraz skupienie się na fizycznym świecie. Obserwuj kolory, kształty, słuchaj dźwięków, chłoń życie wokół, a następnie skup się na świadomym działaniu w wybranym kierunku. Teraz, nie jutro czy kiedyś. Oddychasz miarowo, czujesz pełen komfort i coraz bardziej zaczynasz rozumieć. Zasada piąta. Kochać to dzielić szczęście. Miłość to wspólne przebywanie z kimś lub czymś, dzielenie się radością, dzielenie życia. To nie tylko uczucie, ale też konkretna postawa. Według hawajskiej tradycji miłość to najpotężniejsze narzędzie do efektywnego działania. To duchowa moc,
która wzrasta wraz z błogosławieństwem, docenieniem i wdzięcznością. Słabnie wraz z krytyką i osądzaniem. Stąd tak ważne jest, aby uciszyć swojego wewnętrznego krytyka, również w stosunku do innych, jeśli nie istnieją żadne granice. Spotykając innych, spotykamy również siebie. Osądzając innych, osądzamy również siebie. Jak stosować te zasady w praktyce? Ćwicz wyrażanie wdzięczności. Codziennie wieczorem spisuj listę błogosławieństw tego dnia, za które jesteś wdzięczny. Nawet te najdrobniejsze. Wypisz też ogólną listę wdzięczności w Twoim życiu. Nawet bieżąca woda, dach nad głową czy umiejętność chodzenia i mówienia liczą się. Spotykając inne żywe istoty, błogosław im. To może być króciutkie błogosławieństwo miłości, zdrowia, harmonii czy obfitości. Sam poczujesz, czego potrzeba. Naucz się radości życia. Ono dzieje się teraz, nie jutro, nie wczoraj. Oddychasz głęboko i spokojnie. Ograniczenia nie istnieją, a Ty przyswajasz to, co wcześniej było dla Ciebie niedostępne. Zasada szósta. Wszelka moc pochodzi od wnętrza. Wszelka moc znajduje się w nas i pochodzi z nieskończonego źródła, z którego powstaliśmy. Możemy o nim zapomnieć, możemy przestać odczuwać to połączenie czy własną moc, ale one cały czas tam są. Jedyne, co mamy zrobić, to przypomnieć sobie o nich, odszukać je w sobie. Połączenie ze źródłem i połączenie z własną mocą. Według tej zasady również nie istnieje żadna inna siła, która miałaby nad nami władzę. Dopiero nasze przekonania powodują, że oddajemy innym władzę nad sobą. Jeśli w Twoim sercu i umyśle powstało jakieś marzenie, masz zarówno moc spełnienia go, jak i oczywiście blokady. Potrzebujesz też pojąć, że świat jest pod wpływem wielu sił. Nie zawsze są one spójne czy zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Z tą zasadą najbardziej kojarzy mi się modlitwa Marka Aureliusza. Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego. A co z praktyką? Ufaj sobie. Odczuwaj pewność siebie zamiast strachu. Wciąż czujesz przyjemny zapach wiatru. Jest piękna pogoda. Świeci słońce, a Ty relaksujesz się coraz bardziej. Czujesz pełną błogość i zrozumienie. Zasada siódma. Skuteczność jest miarą prawdy. Aby sprawdzić, czy Twoje myśli i przekonania są prawdziwe i pomagają Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz, zadawaj jedno pytanie. Czy to działa? Jeśli nie, wybieraj inne przekonania. Twórz inne techniki rozwiązywania tak długo, aż zadziałają. Hawajczycy od początku istnienia stawiali na praktykę. Nie uznawali pustego przekazywania tytułów czy rytuałów inicjacyjnych. Sami władcy musieli wykazać się umiejętnościami w praktyce. Ta zasada opiera się również na hawajskim słowie pono. Oznacza dobro dla jak największej liczby osób.
widziane jako autentyczne doświadczenie zdrowia, szczęścia, obfitości. Jeśli Twoje starania są pono, to dobrze wpływają na Ciebie, ludzi wokół i świat zewnętrzny. Jak odnieść to do praktyki? Praktykuj pozytywne nastawienie i wyczekuj jak najlepszych efektów. Oczywiście należy pamiętać, że Huna działa w połączeniu z używaniem wszystkich 7 zasad. Samo pozytywne myślenie jeszcze niewiele zadziała, ale jest niezbędne do przepływu twórczej mocy Huny. W Tobie leży cały świat, a jeśli umiesz patrzeć i uczyć się, drzwi są tu, a klucz jest w Twojej dłoni. Nikt na ziemi nie może dać Ci ani klucza, ani drzwi do otwarcia. Oprócz Ciebie. Za chwilę policzę od 1 do 3. Gdy powiem 3, otworzysz oczy i wyjdziesz z transu, czując w ciele świeżość i wypoczynek. 1, 2, 3. Otwórz oczy, wyjdź z transu.